hipofosfatazja. Co to za choroba i jakie jej są objawy? No, wrodzona hipofosfatazja to jest bardzo rzadka, mówi się ultrarzadka wrodzona wada metabolizmu, która jest spowodowana niedoborem aktywności ważnego enzymu. Takim enzymem jest fosfataza alkaliczna, tkankowo niespecyficzna, bo są różne formy tej fosfatazy alkalicznej. A z kolei niedobór tego enzymu jest spowodowany zmianą w genie. W genach, w genie to są różne możliwe warianty, które są pierwotną przyczyną właśnie tej ultrarzadkiej choroby. A czym objawia się ta choroba? Po czym można, jakie sygnały mogą sprawić, że trafimy do lekarza i podzielimy się z nim czymś niepokojącym? To mogą być bardzo różne objawy. Od takich ciężkich, bo postaci jest dużo różnych, od ciężkich postaci klinicznych, kiedy dziecko już jest chore jeszcze w łonie mamy, czyli zanim się urodzi, i wtedy dochodzi do takich bardzo dużych zniekształceń kości i często dziecko rodzi się już martwe albo umiera wkrótce po urodzeniu. To jest taka postać tak zwana perinatalna. Jest postać niemowlęca, kiedy pierwsze objawy są u niemowlęcia i to może być albo ciężkie zapalenie płuc, związane z nieprawidłową budową klatki piersiowej, ale również z hipoplazją płuc. To jest też źle rokujący objaw co do przeżycia dla tych małych pacjentów, ale jeżeli przeżyją, mają trochę łagodniejszy przebieg, to też dzieci nie funkcjonują prawidłowo, późno się rozwijają, mają opóźniony taki rozwój motoryczny, zwłaszcza w zakresie motoryki dużej. Mogą się pojawić już w wieku dziecięcym złamania, takie złamania patologiczne, czyli niezwiązane z urazami. Wiotkość mięśni też jest bardzo charakterystyczna, więc dzieci późno siedzą, późno zaczynają stawać i chodzić. Jest postać młodzieńcza, kiedy pierwsze objawy występują u starszych dzieci i to właśnie też mogą być złamania, mogą być cechy osteopenii czy osteoporozy, zaburzenia dotyczące funkcji nerek, również stwierdzanie kamicy nerkowej związanym z nadmiernym wydalaniem wapnia. U małych dzieci mogą się pojawić drgawki, które są zależne od witaminy B6 i to też jest związane z patomechanizmem tej choroby. Mogą być bóle takie kostno-stawowe, które często wymagają diagnostyki albo opieki reumatologów. Są pacjenci, którzy przychodzą do reumatologów, a reumatolodzy nie zawsze wiedzą i nie zawsze pamiętają, że przyczyna pierwotna może być właśnie, to może być wrodzona wada metabolizmu, tutaj konkretnie hipofosfatazja wrodzona. No właśnie, a jak wygląda obecnie opieka nad tymi pacjentami i jakie są potrzeby, które wymagają takiego najpilniejszego spełnienia? Ponieważ pacjentami są zarówno dzieci, jak i dorośli, więc są w różnych miejscach w Polsce, bo nie ma takich ośrodków referencyjnych dedykowanych tej chorobie, ale jest sporo różnych ośrodków poświęconych właśnie pacjentom z chorobami rzadkimi i tam powinni pacjenci być, ale według mojej wiedzy to wcale tak nie jest. Czyli no niestety trafiają w różne miejsca, w zależności od tego, gdzie ktoś jakby zechce przejąć taką opiekę, zwłaszcza, że na razie jest to opieka, która polega na monitorowaniu przebiegu choroby i leczeniu objawowym, głównie leczeniu przeciwbólowym, jeżeli potrzeba, leczeniu ortopedycznym czy właśnie takim chirurgicznym, kiedy są złamania nawracające. I na razie tak to wygląda. Wkrótce mam nadzieję, że będzie bardziej dostępne leczenie enzymatyczne, które w Polsce w innych chorobach jest dostępne i jest refundowane w ramach programów lekowych. I wtedy sytuacja powinna się zmienić, bo wtedy ośrodek, który ma pacjenta z daną chorobą, którą można leczyć w ramach programu lekowego, zgłasza wniosek o kwalifikację pacjenta i potem musi go monitorować regularnie w odstępach zgodnych z zapisami tego programu. I wtedy już pacjenci mają pełną opiekę, są dobrze monitorowani, muszą przyjeżdżać na wizyty kontrolne. I to jest tak, jak powinno być. I myślę, że wkrótce jest szansa na właśnie taką opiekę dla pacjentów, bo to jest taka opieka, której potrzebują. Regularna, kompleksowa, no i profesjonalna. A o jakiej skali, o jakiej liczbie pacjentów możemy mówić obecnie w Polsce? W Polsce nie ma rejestru jeszcze takiego ogólnokrajowego, więc można mówić o rejestrach takich raczej bazach danych w różnych miejscach, gdzie tych pacjentów jest trochę więcej. W naszym ośrodku, czyli w Instytucie Matki i Dziecka aktualnie mam pod opieką 4 pacjentów, z czego tylko jeden jest dzieckiem, a 3 pacjentów jest dorosłych i w trybie ambulatoryjnych wizyt też tak pacjentów przyjmujemy. Natomiast zgodnie z tym, co mówi przewodnicząca fundacji Hypogenek, która właśnie zbiera jakby pacjentów,
pacjentów z tą chorobą jedną, to tych pacjentów jest około 20 w tej chwili, ale myślę, że na pewno jest ich więcej w Polsce, tylko raz, że nie wszyscy wiedzą o tym, nie ma takiego rejestru formalnego, a też są osoby, które są chore, ale nie wiedzą o tym, że są chore jeszcze.